Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku, czyli trzecim z naszej serii z Watch Dogsów. Kontynuujemy nasze misje, nic bardziej szczególnego. W ogóle mam super krótkie ręce, jestem takim dużym klocem i mam 1,85 m, ale mam strasznie krótkie ręce, by the way. Nie wiem, czym to powiedziałem na starcie, ale... O nie, to już było. Aha, czyli musimy poczekać, czy co jest grane? Kampania. A, kierownica z tylnego siedzenia. Dobra, tam lecimy. Alright, fine. I'll handle it. Well, no, don't let me put you out. I said I'd handle it. It's a job. Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just keep in mind my reputation's on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. And he's in luck. Chicago? A my jesteśmy w Chicago? To jest Chicago? Ty, to takie średnio ładne to Chicago, nie podoba mi się za bardzo. Dzisiaj nic do niego nie mam, ale takie osy. Chicago, Chicago, a ty zamiast jechać, to stoisz i hamujesz. Gościu, kto ci dał prawka? Fajne fury tu są, tylko wolałbym te Lamborghini, te już mi się przejadły. Misja Jordy's job will have to wait. Znajdź 2x the top. Czekaj, a to jest jakiś koleś? W sensie... Nie widzieliście tego. Przeżyli, zraniono ich tylko. To normalnie się multiplayer odpala. Ty, a w ogóle w multiplayerze... Nie no, to by było bez sensu, bo on by się teraz poruszał, stał w miejscu. Online. Ataki online, zezwolenie, inwazje znajomych. Tryb swobodny, czat głosowy. Ty, to może lepiej to wyłączę. Za będzie wyzywanie się. Znaczy nie, wątpię, żeby to było online, ale... No, czat głosowy, wyłącz to, wyciszymy, ogień sojuszniczy. Dobra, na razie chyba git, co? Stosuj. W sensie, wątpię, żeby to było online. Ale jest na kolor purple. Jaki to jest purple? Hakowanie online! Wrogi matcher przejął zlecenie hakowania online, by wykrać od ciebie dane. Znajdź matchera, który cię hakuje. Może on być nad, pod tobą, ukrywać się na dachu lub w pojeździe, lub w tłumie. Profiluj Z każdego, kogo podejrzewasz o hakowanie. Jesus fucking Christ, man. This is too much for me. Co mam teraz robić? Nie do końca kumam, o co tu chodzi. Nie kumam. Shit, he's trying to hack in. Maybe if I trace his signal back, I'll find him before he breaches my... There you are. You're mine now. Got him. That's one fixer down. Now, how many more are out there? Aplikacja zleceń online. Aplikacja zleceń online, nazywana też siatką, pokazuje aktywność sieciową matcherów, takim jak próby hakowania i śledzenia. Zlecenia na wyścigi, otrzymywanie tryb swobodnego online, zlecenia mobilnego setOS-u, otwórz aplikację za pomocą startowej lub z poziomu mapy. No dobra, na razie nas to nie interesuje, więc szczerze mówiąc... Fixers are mercenaries, they work for a paycheck. Someone's issued a contract on me.
That's bad fucking news. If I remember right, these guys communicate through the grid. Mógł dawać coś. Dobra, na razie online rzeczy nas nie interesują, znaczy interesują mnie bardzo z tego względu, że ja tam mam fajne rzeczy do porobienia z ziomkiem. Ale aha, muzykę mu tylko ukradliśmy czy coś. Proszę wypieprzać z bankomatu, dziękuję. No online na pewno będziemy grali, ja już jutro, właściwie dzisiaj może jeszcze zdążę napisać do kumpla, żeby tam ogarniał tę misję. Ewentualnie jutro, zależy kiedy dojdę do jakiego etapu. Kiedy mi się to online jakby odblokuje. Ja nie do końca tego rozumiem, dopiero dzisiaj wiecie. To jest trzeci odcinek, tak, nagrywam sobie te odcinki, jest w porządeczku. I w miarę tylko jak to ogarnę, to pierwsze co robię, to piszę i gramy sobie, mam nadzieję, online. Dobra, szukamy misji kampanii, hakowanie online. To jest misja... A, czyli teraz jest to... A, teraz jest wprowadzenie do tego online, tak? No, wygląda na to, że to jest misja, że to jest jakby... Że to trzeba zrobić. Aplikacja ze zleceniami online. Wybierz hakowanie online i poproś o cel. Wybierz hakowanie, odszyfrowywanie online, hakowanie online, 1:1, wyścig hakowanie online. Wyzwanie CTS, ta zawartość jest obecna. Co tu się dzieje? Ja bym się pościgał czy coś. Ranga znajomych 1. Dobra, mam mapę, nie? No i chciałbym coś wybrać, halo? Aha. Hakowanie na ulicy Chicago znajduje się wrogi Matcher, którego zdobył potrzebne ci informacje. Zadanie: zhakować telefon Matchera, zainstalować furtkę, wykraść dane i uciec, nim cel cię odnajdzie. Nie krzywdź Matchera. Skierowane dane będą bezwartościowe, jeżeli coś mu się stanie. This is so fucking stupid, man, but okay. No dobrze, dobrze, no. Obejrzyj Ryan, wybierz hakowanie o... In fact, no time like the present. Let's see what kind of contract I can pick up. Zhakowanie wyszerzone za potencjalnego celu. Możliwe zyski i straty pokazują, jak zmienić. Wait a fucking minute. Dobra, ponowne wyszukiwanie pozwoli ci znaleźć inny cel. Możesz poszukać maszyny, za którą wyznaczono nagrodę. No nie, no dobra, akceptuję, okej. Okay. Co, ja teraz będę... Chłop będzie przeze mną online uciekał, czy coś? Nie rozumiem, o co tu chodzi. Tego gracza, ale go nie zabiję. To jest jakiś prawdziwy gracz? Hello, man. Unfortunately, I don't hear you because I turn off voice in this fucking game. But if you hear me, just give me win. Thank you. Taktycznie. Frajera. Co ja kurwa robię, tak z ciekawości w sumie. Nie. Nie, watch it gun, no gun. To jest chłop, 100%. W sensie online chłop. O, nie, bardzo niedobrze. Ty co on mógł tak biegać? Czy to by było bez sensu? A, nic nie rozumiem, o co chodzi w tej grze.
I don't understand. I can deal with Jordy's job, some kind of driving contract, delivering a car somewhere. This won't be a typical taxi service. Ale już mnie kurwa nosi. O co tu chodziło? Czyli to był chłop jednak, tak? Online chłop. Ja myślałem, że to jakiś bobek jest. Ja nawet nie wiem, co ja robiłem. Nawet nie wiem, nawet widzicie, ja szczerze mówiąc nic nie mówiłem, znaczy na początku mówiłem tylko, ale bałem się, że może być tak, że na przykład będę miał mikrofon włączony i po prostu chłop będzie ode mnie jakby słyszał. Będzie słyszał to, co ja do niego mówię i dzięki temu namierzy łatwiej moją postać, whatever. W sensie to jest strasznie dziwnie wytłumaczone, ale dobra, no kontynuujmy naszą kampanię. Nie ma co płakać, pewnie będę mógł powtórzyć te zadania online, zresztą one są cały czas dostępne. O! Okej. Gościu. Ludzie panikują, jak sobie jedzie. Celebrity chat. Ten wygląda jak Bruce Willis. To jest jakieś Brawo czy coś takie? To są chyba prawdziwe gazety, szczerze mówiąc. Bo mają zamazane twarze. Wydaje mi się, że niektóre są fejkowe, ale niektóre mogą być faktycznie prawdziwe. To patrzę, czy coś... Nie mam żadnego gana, co ty gadasz za głupoty, gościu. Bo to jest jakiś fut? No i... Czemu słyszę tłum ludzi? Co tu się dzieje? Do you trust your government? Your privacy is at risk. Your safety is at risk. We control the bridges and lights to show you how easy it is to be controlled. Do not give up control. We are the guardians of democracy. We are vigilant against lies. End of transmission. Holy shit! A nie, a myślałem, że to... A nie, helping you do more. The best traffic, okej. Okay. Lekarstwa, a mam pełne... Co robią lekarstwa? A nie, nie ok. A wiesz co, zmieniłem. Wyskakuj z siana. Zdanie zostało zmienione. Dobra. Dobra, tu się jakiś syf dzieje, czy co jest tu grane? Tam ludzie gdzieś panikują, coś takiego. Może jest jakiś mecz na stadionie? Okej, okay. Kierowca z tylnego siedzenia. Zlecenie maczera, no to raczej sobie odpuszczę, rozpocznij misję. Akt pierwszy, kierowca z tylnego siedzenia. A kto gada? Staku? Nie, a kto obcy? Jadwiga. Łupinki łuzyckie łączna 44. Zgłaszam. No przecież, a jaki anarchista? To nie jest moja wina, że ci ludzie po prostu... Idą tam, gdzie ja jadę, no. Pościg policyjny. Jezus Maria, pominąłem to. A czemu mnie szukałem? Czemu mnie czekałem? Dotrzyj do uciekiniera, nie dając się wykryć. Jak mam to kurwa niby zrobić? Jak uciekinier mi się teleportował w inne miejsce, co jest grane w ogóle? Dobra. Będzie dobrze, guys, będzie... Kim ty jesteś? To też jakiś online? To wszyscy se grają online na jednej mapie, czy jak to działa, bo nie rozumiem? A może nie, może po prostu taki skrypt, że chłopce... Czemu tu są barierki policyjne? Dziwne. No dobra, lecimy dalej.
Driftem, myk! Nie macie mnie, nigdy mnie nie znajdziecie. Jestem nieuchwytny, ale jest głośna muzyczka, aż mnie zagłusza. Hakuj! Privet. Towarzysz? Nieznany numer? Driver. Fuck, man, what took you so long? You got a car, this thing's shot to hell. No. My rules, your car. That's the job. All right, well, come on, man, let's go. W istocie... piłki w golfa generalnie polecam uderzać nie w samochód. Aby umknąć wrogniemu poszukiwaniu, opuść teren poszukiwań, nie dając się wykryć. Znaczy w międzyczasie ja stoczyłem jakby coś z 30 pościgów, rozwalając pół miasta ciężarówką. Ale okej. Okay. Tego nie znałem. Możesz również ukryć się poprzez zaparkowanie w pojeździe, naciskając F. Uwaga, wrogowie mogą wykryć twój pojazd, jeżeli będą w pobliżu. Naciśnij gazę. Czyli tu chłop hamuje, czeka sobie jakieś F, chłopy tu go znajdują, a on dzida i rura, tak? Prosta piła. Albo i nie? Dobra. czyli policja ma nie wykryć mnie. Teraz 17 minut, miałem wrażenie, nie wiem, jakiś strasznie dziwnie mi czas. Ci w poprzednim odcinku mówiłem, że 16 minut, a tu zaczął się odcinek, a teraz ja już myślałem, że powoli kończę, a tu 17 minut. Widocznie chwilę wcześniej bawiłem się o wiele lepiej. Dobra. Czyli w skrócie mamy dotrzeć tu. Ucieknij z obszaru blokady, nie dając się wykryć. To będzie wyjątkowo trudne, mi się wydaje. Zero kurwa podejrzeń. Podejrzenia to nie my. Ale będzie to trzeba strasznie dziwnie pojechać. Jakimiś uliczkami. No dobra. Siema. Kompletnie nic podejrzanego tu nie ma. Koleżko, autko ci się naprawiło, już nie ma dziur. Helikopter to chyba nie jest dobra oznaka, jak mam być szczery. Znaczy bym powiedział zła oznaka. Strasznie dziwna misja, normalnie to helikopter nam dupę. Mieliśmy helikopter już na dupie od samego samiutkiego początku. I on raczej się nie odpuszczał. Przecież rzucił mi się prosto pod tego. Sam się wywalił, chłop pijany. Co to czerwone takie? To czerwone takie mi się bardzo nie podoba, jak mam być szczery. Teraz jest w porządku? Nie wiem, co się chłop musiał tu zatrzymać, ty. No, odwróć się w inną stronę. Już? Ucieczka udana, no i koks. Dobra, mapa. Mamy to, panowie, mamy to. W ogóle mapa w prawym dolnym rogu jest 3D. Nie wiem, czy zauważyliście. No, wyłączałem czasem auto, jechałem, a zresztą. Zajebisty jestem. To też jest fajne. Myk, patrzcie. Nikt się nie rozbił. Za mało auto. Za mało auto było.
There's some guys meeting us. Don't fuck it up now. Wiecie co uwielbiam? Te podróby tych wszystkich aut. Po prostu kocham podróby aut. To jest po prostu to jakaś ta, jak on jest, Mitsubishi? Coś takiego. Tam masz Volkswagena, tylko miałem inne znaczki, takie, że każdy wie o co chodzi, ale jednak nie do końca. Kocham to po prostu. What the fuck? That's Lucky Quinn. Why's the club boss meeting us? He's not meeting us. Meaning you. Wyglądałem na chorych psychopatów. I swear, I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I mean, it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast. Shh. Quiet now. Na bank zginie. 100%. That's what matters. It is indeed what matters most. This is how the world turns. Not much. 100%. Oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck up, though. It wasn't. Girl, calm now. It's all right. Calm. 250%. Myślę, że mógłbym obstawić cały dom na to, że zginie. Well, sir, I was in a hurry. That's good. Very good. To było. You can tell your employer I'll call again. If ever I need another delivery. Nie podoba mi się takie dostarczanie. Co ja jestem, kurwa, transporter? Bo wszystko w gle tam ginie. Nie ginie. Lucky fucking Quinn. He runs the Chicago. Chicago. These assholes have been preying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. But this is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happen again. Hey. How'd it go? You finished that job yet? You think I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, and since you asked, Maurice is doing just fine in his new home. Postępy w grze. Sprawdź swoje postępy za pomocą menu postępu w swoim smartfonie. Aha, czyli o to chodzi. Progression. No to ja mam... Ja mam naprawdę... To jest drzewko zdolności, czy gdzieś tu było to postępy po prawo? No ja mam... Aha. No, to możecie zresztą sobie zobaczyć. Wykryte przestępstwa. No sporo tych misji już zrobiłem. Jakie to z tego są w ogóle? Szybkie palce. Zwiększa prędkość przeładowania broni oraz... Ten automatyczny rewolwer, jakieś śledztwa tutaj, telefony, o, zgony, to mnie najbardziej interesuje. Dostaniemy za to Wildfire. Ten karabin szturmowy ma najwyższą szybkostrzelność na rynku, gęsta chmura pocisków, ale o niewielkiej mocy. Nadciąga ciemność. Okej, okay, z tego są fajne bonusy. Ja generalnie planuję, szczerze mówiąc, przejść na 100% tą misję, w sensie tą grę. Czy uda mi się? Gdzieś wiecie, porobić właśnie tę minigrę, nie? Te minigry, te misje główne generalnie i tak dalej. Tak mówię, czy mi się uda? Szczerze mówiąc, bladego pojęcia nie mam.
I czy starczy czasu? Ale dobrze. No tu jakiś... A, czyli te... Nie jestem pewny, jak to działa jeszcze. No dobrze, sprawdziłem. Misja wypełniona. Mamy to. Jak 3000 pitosu? O Jezus, mam klasycznie jak w Gothiku, 15 punktów. Jeżeli nie widziałeś Gothiku, byczku, co ty gadasz, to musisz sprawdzić. Dostępne punkty umiejętności, 15. Czyli jak w Gothiku. Kompletnie nic nie wydaje tych punktów umiejętności, ale dobra. Wabik. Proste urządzenie elektroniczne, dobrze. To jest bardzo popularna aplikacja. Przerywanie rozmów telefonicznych to dopiero początek. Gwałtowne zakłócenia skanów policji, tak naprawdę bardzo popularna aplikacja. O, nice. Fajne, tylko pewnie będzie to pewnie trzeba wytwarzać, tak samo jak zaćmienie i tak dalej, co nie do końca mi się podoba. Grana do... Ach, a tak od razu było. Myk, no pewnie, że chcę robić granat odłamkowy. To w sumie zagłuszenie też mogę zrobić, że to jeden punkt umiejętności kosztuje. Może się przydać. Dobra, jazda. No tutaj nic nie damy. Hako... Wal się. Hakowanie. Dodatkowa bateria. Uses. Sterowanie kolejką i uses. Mosty uses i blokady uses. Okej. Okay. Zobaczę jeszcze, czy... No nie da się. Czyli hakowanie uses, no to walkę chyba idziemy. No mam 13 punktów umiejętności i tak nie ma na co to wydać. Koncentracja. Naciśnij kontrol, aby włączyć lub wyłączyć koncentrację bojową i spowolnić upływ czasu. Koncentracja można użyć, by zwiększyć skuteczność hakowania w trakcie jazdy. A ile to kosztuje? Jeden? No to pewnie, że biorę. Chociaż to takie uses. Szczerze mówiąc, myślałem, że ta gra będzie trudna i właśnie na hardzie, że tam raz dostaniesz hitkę i padasz, ale widzę, że tak kurczę średnio. Zwiększa prędkość przyłączania broni. Zmniejszenie odrzutu każdej broni przy wystrzeleniu. To sobie weźmy, no i w sumie szybkie palce też weźmiemy. Myślałem, że to dostaliśmy jakby od buta. No widocznie się myliłem. No to te baterie też weźmy, no co mamy zrobić? Jak ja mam tyle punktów umiejętności, hakowanie też. O! Transformatory. Przytrzymaj kij, aby ten powodując wybuch i zanik. Nocne zaciemnienie ułatwi ucieczkę. Holy shit! To jest akurat fajne. Boom, i mamy jeszcze 5 mosty, blokady możemy. Za jeden punkt i mosty też możemy. To mamy wszystko aktualnie, co możemy zrobić. Dobra, ktoś do nas. Halo, Mieciu? What, face to face? Should I look for a guy in a mask? No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't. But we need to meet. We need to meet? No meat, only vegetables, man. Oh, what the hell? Dobra, słuchajcie, to co? Myślę, że na dzisiaj w odcinku to nie jest oczywiście koniec, byczku. Ale myślę, że koniec misji głównej, że tak po jednej misji sobie będziemy, szczerze mówiąc, robić. Także tyle. Fajnie, właśnie. Ty, to jest dobre. Na samym początku misja główna, a potem dla tych, co chcą, możemy sobie robić misje poboczne. Ty, to jest tak smart. To jest tak smart, gościu. Kryjówka gangu, musimy to zrobić. Ostatnio była lipa, słuchajcie. Ale teraz mamy dodatkowe umiejętności. W ogóle tutaj mogę sobie ustawić LEDy, żeby mi na twarz świeciły i w sumie z jednej strony to głupie, a z drugiej strony bym teraz takie czerwone puścił. Jak coś, jestem wolny. Ponieważ wolność, przede wszystkim, moi drodzy, przede wszystkim wolność, tak jest. Wolność za wszelką cenę. Chociaż w dzisiejszych czasach i tak nie będziesz być wolny do końca, ale... Kryjówka gangu! O, hotspot! Whatever to znaczy. Nawet nie wiem w sumie, co to znaczy hotspot. Tak realnie nie wiem. Alex Skyler. Czy chciałem poznać historię? Mogę wam kliknąć.
A dobra, wielki pożar w 1871 roku strawił większość Chicago, w tym miejski ratusz Raven Building stał się tymczasowym domem władz miejskich na czas odbudowy miasta. W 58 młody komisarz Jay Salik, bliski był rozwikłania przestępstw w związkach zawodowych, z którymi łączył Chicago Soft Club. Ale ktoś zastrzelił go tuż przez Raven Building. Nigdy nie oskarżono nikogo o te zbrodnie. Uszła na sucho? Jakiemuś frajerowi? No to nie fajnie. Zecenia na kryjówki gangu. Obejrzyj pełny samouzyk. Kurwa, no przydał mi się, szczerze mówiąc. Zważywszy, jak ostatnią kryjówkę gangu zrobiłem, to by się przydał. Sygnalizacja, myk. Wydaje mi się, że tym gorszą reputację mam, tym więcej osób mnie jakby dostrzega na ulicy i zgłasza policji, czy coś takiego. Jaki obezwładni cel? Jaki cel mam obezwładnić? Co ty gadasz, stop? Aha, że... Oni tam na górze są? Zaraz zobaczymy. Dobra. Tu możemy wysadzić. Spokojnie, robimy to za pierwszym razem, guys. Za pierwszym razem. Kamerka, pyk, namierzony, mamy to. Ty jesteś... Możesz wezwać posiłki. Czy jesteś kimś, kogo warto wyeliminować? Ty jesteś jakimś bobikiem. Ty masz ukrytą... Zdiagnozowana terminalna faza raka. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czym jest terminalna faza raka, ale... Udajmy, że to straszne. Ty, a czemu ja się poruszam? Aha, bo jestem w jego kamerce. Holy shit, man. Co ty gadasz? Normalnie w kolesie kamerce jestem. Dobra, czyli to są takie randomowe boosty, które się renderują. Na przykład chłop tam ma C4 na sobie i tak dalej, i tak dalej. To są takie randomowe rzeczy. Możemy wysadzić. Ten na dole to nie jest ten, którego realnie potrzebujemy. O Jezus, ile tu jest osób, o Boże. No to jest gang. Może wezwać kolejny, może wezwać posiłki? Jasny. Ja pierchruper. No namierz mi tamtego. To jest ten, którego szukamy? Nie. Kurwa, to nawet nie ma kolesia, którego szukamy, czajcie? To jest tylko 8 kolesi, którzy mogą wezwać posiłki. No to fajnie, nie? Chyba go nie ma. Zaraz się okaże, że oczywiście go pominąłem, znając mnie. Pewnie tak. Mi się, kurczę, nie zdziwi, szczerze. No dobra, no to co, resztę rozwalamy, jak ktoś się nawinie, to będziemy testować. W ogóle mamy, zobaczmy te bronie nasze. Uzi, dostaliśmy tą spluwę? Nie, po prostu ona, a nie, dostaliśmy. Okej, okay, wygląda fajnie. Leżeć. Okej, okay. Ciebie nie namierzyłem, koleżko. Leżeć. Teraz spanikowałem. To bez sensu i co? I po prostu jak jakaś zwykła osoba, jakiś bobik tu wejdzie, to oni też szutują do niego, czy co? Ci sam rozumiem up nade mną. Ta strzałka sugeruje, że oni są up, czy coś? Nie. Tylko w którą patrzy. Dobra, dziwne. Okej, okay, tu jest jakiś bobek. Czy jest tam inny bobek? Down. Okej, okay, widział to inny bobek. Szybkie przemieszczenie.
szybkie przemieszczenie. Przemieszcza się niestety. Musimy trafić, jak nie trafimy, jesteśmy martwi. Schował się, kurwa, schował się. Nie, nieprawda. Nobody is down, you are fucking down. Shut the fuck up. Go and get him. Eyes open, find him. Oj, bardzo to się nieciekawe zaczyna robić. Hello, it's me. Pełny? Whatever. Czyli wiedzą. Woo! Oj, sorry. Bo zdecydowanie zbyt głośno. Dobra, dobra orientacja w terenie to jest bardzo ważna sprawa. Mianowicie... I maszujesz F jak pojebany. Hej, hej, hej! Somebody back there? Git? Dobra, oni są down? Czy up? Chyba up. Up. Ło, wow, a to co to za cacka? Odblokowana broń. Super. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że w ogóle broń można po nich podnosić. Wiedziałem, że musisz kupić. No i tu zaczyna się gorzej. I tu zaczyna się, moi drodzy, gorzej. Bo mamy kolesia, on po prawo sobie spierdala. Co jest dobrą informacją. A tam możemy powysadzać rzeczy, tylko jak wysadzimy... Gdzie jest w ogóle ten szef? A, this is the chef, o. Tu jest jeszcze jeden koleś, może wezwać posiłki. Dobra, ty wracasz, czyli musimy poczekać, aż on się... Aha, czyli go nie mogę... Ło, kurde, molek. Dobra, jakoś to ogarniemy. Pani Mika Gaming. Czy ja skupiam się jak coś? Kurwa mać. Nie, no nie wiem, że się zorientował. You hear something? It's almost impossible. No, no, no. Nobody is here. Kurwa, słyszę jak biegnę. Leżeć. Mamy to. Tak się załatwia gang! Oj, kolejny punkt umiejętności, pochcząp. To są w ogóle jakieś spluwy inne, tak? Czy coś? Czy je wymieniłem? Mogę? Super. Bo kiedy to przestępstwo... O, to bym chciał. Dobra, to jeszcze to ogarniemy. To przestępstwo. Może to będzie ferca. W sensie Ferrari. No niestety. Ale to wygląda całkiem nieźle. I mocne całkiem. Ja rozumiem, że to jest taka szybsza droga. Dobrze rozumiem. Holy shit. Chciałbym tu zjechać na dół. Hehe.
Chłop na pewno się nie zorientował. My mieliśmy niestety, słuchajcie, po cichu do niego podejść, a spierdoliłem się samochodem na jego głowę. Mógł, zaczął coś podejrzewać, więc niestety zepsułem tą misję. Któż by się spodziewał, słuchajcie? Nie wiem. Dziwne takie. Chłop się spodziewał. W ogóle tutaj nie mam oznaczonych na minimapy bankomatów, co mnie wyjątkowo... Czemu jest niedostępny ten bankomat? Nie, to jest dziwne. Nie mogę, jest, pisze, że niedostępny, a mogę normalnie okradać co elegancko chłopu. $240, przecież to mi się nie opłacało. Ale mamy 22 tysiące. To już jest całkiem fajnie. City hotspot, elementy do zebrania. To będzie na górze. Ja zrobię, słuchajcie, zlecenie, przechwycenie. Dobra, możemy sobie jeszcze tą misję zrobić i będziemy kończyć. Przydałaby się do tego pewnie jakaś lepsza furka. Chociaż ta wygląda na dość wytrzymałą. Antyczną monetę znalazłem. A w ogóle mogę gdzieś sobie to sprawdzić? Oj, tak, byczku. Mogę gdzieś tu są jakieś wyzwania, nagrania. Rankingi, statystyki może. Tu reputacja, anarchista. Niektórzy cywile po rozpoznaniu cię zaczną się ciebie bać i częściej pojawiasz się w serwisach informacyjnych. Okej. Kasa. Zrabowane dobra, doświadczenie. Okej. Okej. Czyli nie bardzo chyba gdzieś mogę to sprawdzić. Przynajmniej na razie tego nie widzę. Dobra, sobie to na pewno offline sprawdzę. Fajna w ogóle ta giera. Tak generalnie... Sorry, że ja ten, ale znowu 2 tygodnie nie nagrywałem i człowiek tak musi się przyzwyczaić do tego nagrywania. Zresztą, wiecie, ja jakieś turbo tych gameplay nie nagrywałem. No tam może z 300 odcinków może w swoim życiu nagrałem 400. Ale to nie jest wystarczająco dużo, żeby wyrobić sobie jakiś taki styl prowadzenia rozmów i wiecie, i mój styl właściwie jest zależny od tego i od wszystkiego, od humoru i tak dalej. Jak jestem przymulony, no tak mówię dziwnie, staram się też być, wiecie, ja zawsze powtarzam, że jednak... Że jednak, moi drodzy, a i tak mamy chyba furę. Że jednak, wiecie, to nie jest tak, że ktokolwiek coś okłamuje, ale nagrywając jednak, słuchajcie, na YouTube, trudno to wyjaśnić. To trochę, słuchajcie, jak bycie, przynajmniej w moim odczuciu, to trochę, słuchajcie, jak bycie aktorem. Z tego względu, że... Albo nie, bycie wrestlerem, o! Z tego, jesteś sobą? Ale trochę tak nie do końca, co nie? W sensie, niektóre twoje działania są podyktowane tym, że... Chciałbym sobie, wiecie, jestem zmęczony, chciałbym po prostu najzwyczajniej w świecie sobie usiąść i pograć w grę, na przykład w The Watch Dogs, nie? Przejść dalej tą kampanię. Ale nagle okazuje się... Nagle okazuje się, że nagrałem 14 odcinków i głupio będzie ten 15 odcinek po prostu. Zamiast przecież nagrywać, to se pograć, więc nagrywam. No i troszeczkę są momenty, w których człowiek musi się zmusić i potem ogląda swój odcinek i mówi... Okej, było za mało śmiesznie, nie? Byłem przymulony, ten odcinek jest w ogóle do dupy. Więc kręcisz ten, znaczy nie kręcisz tego od nowa, ale bierzesz jakby następnym razem, kiedy się tak czujesz, albo... Albo kiedy wiesz, że taki odcinek będzie jaki jest na przykład, jaki był poprzedni, no to starasz się tej sytuacji uniknąć, więc automatycznie się zmieniasz. I to nie znaczy, że ty nagle zmęczony przestajesz grać sobie w gry komputerowe,
tylko nagle po prostu zmęczony przestajesz nagrywać, albo zaczynasz jakby, nie wiem, robić z tego coś śmiesznego, co normalnie byś tego nie robił, nie? Więc jesteś sobą, ale trochę nie do końca. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem. Kłopoty, panowie. Panowie, mamy jakiś... No, nie jest dobrze. W skali dobrze, w skali 1 do 10, a dobrze, oceniłbym to raczej na niedobrze. Nie mam bladego pojęcia, co ja teraz powiedziałem. No nasunął się, no jaki anarchista, no. No przecież patrz, ci prawie weszli mi pod koło. Wszystkie wasze bazy... Nie zdążyłem przeczytać. Obezwładni? Ojeju, to będzie trudne z pościgiem, nawet nie wiem jak gubić te pościgi. Ty, ja mam speeda pod prawy! Czekaj, co? Nie. Tak mi się wyglądało, jakby to był speed. Ty, ja mam... Nie. Co jest grane? Nie, mam wrażenie, że używam speeda, jak klikam prawy. Oj, niedobrze, byczku. Oj, nie, byczku. Skurza mnie ten świat, który miga. A ten jak kultura... Boże święty! Gościu! Ta sytuacja jest delikatnie nie fair, bym powiedział. Czy chłop został już obezwładniony? Czy jeszcze nie? Witam serdecznie. Żartowałem pan. No nie! Kurczę, Monek. Ja pierchruper. No nie udało się niestety. Jeszcze raz. No wiecie, to jest jednak, słuchajcie, realizm. Poziom najwyższy, więc... Aż tak łatwo nie jest, okej? Okay? Aż tak łatwo nie jest. Że jakieś lepsze jakby... Lepsze auto by się przydało. On w ogóle już ucieka, ja sobie tak na szyjku szukam autka. Ej, gościu! No nie wiem, czy to powinienem robić. A dobra. Trochę go uszkodzę, to będę miał łatwiej na później. To śledzenie kolesia, który może się skręcać w każdą możliwą uliczkę, to nie jest aż takie łatwe, szczerze. Szczególnie jak jedzie dość wolno. Szczególnie jak muszę się trzymać kilka metrów od niego. Tryhard Moton. I driftem, lewe skontrowanie, widzieliście? Oj, nie być go. Obezwładni? Już. Dobra, chyba musi pójść obezwładnienie, kurwa, samochodem. W ogóle od ilu lat są Watch Dogsy? Witam serdecznie. 2 minuty 7 sekund, ty, nieźle było. Tak, chłop w sekundę zrobił, tak o! Normalnie nie jest to cheater. W ogóle. No co jest? Chłop w sekundę zrobił. Dobra, moi drodzy, to ja sobie... Are you fucking stupid? No, byczku. Oj, nie, byczku. Dobra.
Słuchajcie, lecimy do kryjówki, to jeszcze mogę pojechać. A tutaj taka kryjóweczka gangu? Nie, no dobra. Słuchajcie, lecimy do kryjówy i ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że... Co to tak miga ciągle? Tym się z kartą coś dzieje, czy co jest grane? Ja mam wrażenie, że w ogóle coś mi się z kartą dzieje, z tego względu, że jak... Nagle karta jest jakieś w ogóle oprogramowanie karty, zainstalowało się, w sensie Nvidia, nie? Zainstalowała się na dysku, kurwa, czemolek. Na dysku, który ma jakieś 11 lat i w ogóle, żeby... Nawet nie będę wam wspominał o tym dysku, jak go podłączyłem do komputera, tylko z tego względu, żeby mieć dostęp jakby starych danych i żeby móc przechowywać swoje stare dane tutaj, nie? Żeby po prostu było łatwiej, żebym nie musiał, na przykład jak chcę sobie coś włączyć, obejrzeć jakiś stary filmik, to żebym nie musiał odpalać przecież komputera po prostu starego, wyciągać, podłączać, nie? Teraz mogę sobie kliknąć, mam. Ale chyba nie do końca zadziałało. No teraz słuchajcie, nie skupiałem się za dużo na komputerze, przecież jedyne co z komputerem miałem, to zagrałem w tego Goticzka i nagrywałem dla was materiały. Teraz przysiadłem przez tydzień. Teraz sobie odpoczywam. Przechwyćmy nagranie i myślę. O. Nieładnie mówić z pełnymi ustami, więc moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Przypominam o łapkę w górę, o komentarzach oraz o subskrypcjach, o tym, że link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama znajduje się oczywiście w opisie. Życzę wam, słuchajcie, wszystkim miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że odcinki są codziennie o 16 oraz 18. Do zobaczenia. Siemano, kolano.